Siemanko, tu witam Was w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi. Na dzisiaj pytanie dotyczące diety raw, tak zwanej, czyli jemy tylko surowe warzywa i owoce. I zaraz przejdziemy do rzeczy. Tak więc zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest dieta raw, tak zwana surowa, tak? Po prostu jemy wszystko, co da się zjeść na surowo, czyli na pewno nie jemy fasoli, ani fasoli szpargowej, bo jej się na surowo zjeść nie da, tak? Więc myślę, wszystko teraz jasne i żeby było ciekawie, do diety raw nie zalicza się wołowina albo łosoś, mimo że łososia i wołowinę da się zeżreć na surowo. No i teraz tak, jeśli chodzi o samą dietę, dieta jest bardzo zdrowa, no bo powiedzmy sobie szczerze, witaminy i minerały są w owocach i warzywach i właśnie tego najbardziej brakuje ludziom, do tego błonnik i wiele substancji pochodnych, które krążą, nazwijmy to, żyłach witamin i warzyw i owoców i w kanalikach, którymi one transportują swoje składniki odżywcze. I teraz rzecz jest taka, napisała do mnie osoba. Opisuję swoją przygodę tak. 111 kg chciał się pozbyć tej nadwagi, no bo wiadomo, dziecko, firma i tak dalej. Zaczął się wkręcać w dietę surową i im więcej jadł surowizny, tym się lepiej czuł. Co ja na swoim przykładzie mogę potwierdzić, że faktycznie im więcej się je warzyw, owoców surowych, tym się człowiek lepiej czuje. I nie chodzi tylko o samo trawienie, ale przede wszystkim o poziom energii, witalności, łatwość myślenia. Kompletnie inaczej człowiek funkcjonuje. Naprawdę uwierzcie mi, że jest to dieta, na której będziecie się świetnie czuć i którą polecam każdemu. Natomiast powstał problem, że zaczął się martwić tym, czy ma dość białka, bo w sumie warzywa, owoce dużo tego białka nie mają i tak dalej. Natomiast do czego zmierzam? Organizm wcale nie potrzebuje tak dużo białka, jak się Wam wydaje. Niezależnie czy w okresie redukcji, czy masy, można się wiele mniej białka niż zalecają kulturyści. Dlatego, że organizm jest bardzo efektywny w wychwytywaniu aminokwasów z naszego pożywienia. Właśnie dlatego, że w prehistorii jedliśmy przeważnie surowe warzywa, owoce. I mięso było rzadkością, po prostu tych aminokwasów nie było specjalnie dużo w naszej diecie. I jeśli chodzi tak o uzupełnienie białka w diecie wegańskiej tego typu, fasola, groszek, ryż, w sensie no, komosa ryżowa, tak, kuskus, tego jest mnóstwo, naprawdę nie trzeba jeść mięsa, żeby uzupełnić białko w diecie. Co więcej, komplementarne źródła białka, tak jak na przykład czerwona fasola i groszek, razem zestawione w jednym posiłku dają Wam pełny aminogram. Co prawda nie jest to konieczne, żeby w jednym posiłku robić pełny aminogram, tak jakbyście jedli mięso, ale nie zawadzi, tak? Więc jeśli w ciągu jednego dnia zjecie i fasolę, i groszek, no to macie pełny aminogram dostarczony. Inna sprawa, że ciało nie potrzebuje w każdym posiłku pełnego aminogramu, bo inaczej na przykład się obrazi i nie użyje białka. Kulturyści myślą, nie wiem czemu, że musi być mięso, że musi być pełny aminogram każdego produktu, albo nawet lepszy, bo ciało stwierdzi, kwoszek, nie używam tego białka. Nie, nie ma tak. Ciało użyje wszystkiego, każdego jednego aminokwasu, który mu dostarczycie. W najgorszym wypadku może się stać coś takiego, że któryś proces syntezy jakiegoś konkretnego białka zbudowanego z konkretnych aminokwasów zostanie na chwilę zatrzymany z powodu braku jakichś aminokwasów, tak? I ciało wznowi ten proces, gdy tylko te aminokwasy się pojawią w krwiobiegu. Nie jest to problemem. No i co jeszcze? Ta osoba opisuje taką rzecz, że w związku z powyższym, że martwiła się tym tematem, zaczęła eksperymentować z piersią kurczaka i tak dalej, i zaczęła się gorzej czuć. Miała wrażenie, że organizm jest obciążony trawieniem dużych ilości białka i tak dalej, i to może być prawda i jednocześnie to może nie być prawda. To może być prawda dlatego, że mogłeś go jeść za dużo i faktycznie wtedy organizm jest obciążony, albo może być to po prostu lekkie złudzenie związane z tym, że po prostu taki kurczak się troszkę dłużej trawi, obciąża te jelita i tak dalej, więcej krwi krąży po układzie pokarmowym, przez co masz wrażenie mniejszej wydolności, tak? Jest mnóstwo mechanizmów, które mogą to warunkować. Koniec końców ta osoba wyeksperymentowała, że jedząc dziennie białko serwatkowe w szejku i kilka jajek, a całą resztę diety na surowo, czuje się dobrze. No i super, rób tak dalej. Aminogram i wszystko jest w tym momencie kompletne, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast problemem jest witamina B12, o której ta osoba też wspomniała. I tak jak już powiedziałem dwa odcinki temu, witamina B12 jest załatwiona całkowicie. 100 gramami ekologicznego łososia, ma on około 23-5 mikrogramów witaminy B12 w 100 gramach, podczas kiedy zapotrzebowanie to jest 5 do 6 mikrogramów dziennie dla dorosłego mężczyzny. I witaminy B12 nie da się przedawkować. Trzeba naprawdę długo, bardzo duże dawki witaminy B12 brać, żeby dorobić się lekkiego krwotoku z nosa i bóli głowy. I to są jedyne efekty uboczne przedawkowania B12, które są bardzo trudne do uzyskania. Tak więc jeśli już eksperymentujesz z jajkami i odżywką serwatkową, polecam, byś przemyślał łososia, bo może się okazać to o wiele dla Ciebie przyjemniejsze, jeśli chodzi o Twoje odczucia związane z dietą, bo będziesz miał po prostu mniej produktów odzwierzęcych. Tak więc
jeśli lubisz dietę surową i tak dalej, no kim ja jestem, żeby ci powiedzieć, żebyś jadł inaczej. Rób to, co czujesz, co czujesz, że ci najlepiej służy. Taka dieta jest jak najbardziej poprawna, jest najzdrowszą możliwą dietą, jeśli tylko uzupełnisz ją we wszystkie potrzebne mikroelementy, czyli witaminę B12 pochodzącą z łososia i ewentualnie kwasy tłuszczowe omega-3. Najlepiej w formie oleju rybiego, nie powinieneś mieć żadnych niedoborów mikro ani makroelementów. No i to było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że to pytanie pomogło Wam, moja odpowiedź pomogła Wam troszkę rozwiać wątpliwości na temat diety surowej. Jeśli tak, zapraszam do subskrybowania kanału Wielkim Czerwonym Guzikiem. Możecie również obejrzeć poprzedni odcinek i następny odcinek klikając w te dwa guziczki. I na sam koniec zapraszam do zostawienia łapki pod filmem. Łapki w górę pomoże to promować kanał. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.